Siemanko, witam Was w dzisiejszym vlogu, który będzie poświęcony luźnemu wypadowi do Zakopanego. I jesteśmy teraz w hotelu, Nosalowy Park się nazywa. Bardzo fajny pokoik, widok na zewnątrz widzieliście. Fajnie to wygląda, dostaliśmy nieco inny pokój niż zamawialiśmy. Jest większa przestrzeń, bardzo ładnie to wszystko wygląda. A jesteśmy tu dlatego, bo jedzenie, jakie tutaj jest serwowane, to jest zdecydowanie top 1 w całym Podhalu. Sami zobaczycie kolację, jak i śniadanie, co tutaj będzie zaserwowane. I to jak wygląda, uwierzcie mi, że smakuje jeszcze lepiej. Tego miejsca nie znamy, bo tamta restauracja, która była w środku, jest zamknięta, więc tutaj jest druga restauracja hotelowa. No i na przystawkę chlebek. Jak to był chlebek? Maślany. Chlebek maślany, masełko, osełka rumiankowa, więc próbujemy, jak smakuje. Delikatnie suchy. W domu moja mama robi zdecydowanie lepszy. Filet strąga w sosie z mango, podany na dzikim ryżu. Ty masz pierożki z kaczką w środku, też bardzo ładnie podane, więc jeśli chodzi o zapach, to jest naprawdę ciekawy. I ze smakiem myślę, że będzie podobnie. Już czuję, że to będzie bardzo przyjemna bomba smaków. No aż nie wiem, jak to opisać, te smaki. Rewelacja, to mięso z tego pstrąga, ta ryba jest niewyobrażalnie świeża, soczysta, miękka, łączona z tą chrupiącą panierką, która dodaje tej chrupkości. Nie słodkiej, teraz cały czas mam posmak tej panierki i tej świeżości ryby. Naprawdę dla szefa kuchni wielkie wyrazy szacunku, bo jedzenie wyśmienite. I teraz mała dokładka, baby kurczak faszerowany w środku jabłkiem, o ile dobrze pamiętam, jabłkiem i czymś jeszcze, do tego pire, mus z kasztana i mizeria. Wczesna godzina, standardowo przy wycieczce do Zakopanego musi być zaliczony ten punkt stali. Widzowie już wiedzą, gdzie jadę i gdzie za chwilę będę, ale ci nowi, którzy jeszcze nie wiedzą, no to zapraszam, bo będzie ładnie. Ale to strowo, nie wiem, czy widać. Normalnie
jest tak. A więc kardio poranne powyżej oczekiwań. Wydaje mi się, że po tych przechadzkach tutaj wchodzimy, o, ewidentnie wchodzimy na odpowiedni szlak. Powiem tak, jeśli chcecie się zmęczyć bardziej, to idźcie sobie tędy, ale jeśli chcecie bardziej łagodny szlak z fajniejszymi widokami, to idźcie szlakiem. Taki mały, a tak fajnie tutaj koncertuje. I to są właśnie uroki wczesnej pobudki. Puściutko, choć widzę, jedna osoba już na szczycie góry. Nosal jest. Jak się wstaje przed słońcem, to czuć, że ten dzień jest taki fajny, produktywny. Dlatego lubię wstawać jak najwcześniej. No i cieszyć się dniem dłużej, bo wtedy jest zupełnie inna energia, no i zdecydowanie więcej czasu. Patrzcie, jak pięknie to wszystko tutaj wygląda. A zresztą zaraz zobaczycie na nagraniu. Pierwszy poranny cel zaliczony, ale po takim gorącu trzeba się schłodzić. Bo się trochę spociłem, ale na to też mam plany. No muszę stwierdzić, że ta woda jest tutaj zajebiście zimna. Nie spodziewałem się, że będzie aż tak zimna. No ale co? Chciałem ochłodę? To mam ochłodę. No i to jest temperatura do morsowania. Full wypas. I teraz można iść spokojnie na śniadanie. I widzimy się na tym, co najprzyjemniejsze, czyli na pysznym śniadaniu. Jest tutaj owsianka na mleczku kokosowym z gruszką i jagodami goji. Do tego omlet na słono, ze szpinakiem i pomidorkami koktajlowymi. A ty masz tutaj, widzę, że tosta na słodko z bitą śmietaną, owocami, cukrem, pudrem. I tym zajmujemy się teraz, a za chwilę pójdziemy sobie wziąć coś jeszcze pyszniejszego. I teraz czas na mały miks. Zaczynamy od wędzonych rybek, do tego bułeczki, kilka rodzajów, masełko, pasta z tuńczyka bardzo dobra, odrobina wędliny, jajeczko, oliwki, zieleninka, oscypek i pierwszy raz będę próbował kiszonego kalafiora. Jedzonko, jak widzicie, takie, bym powiedział, fit. Jest tutaj spory wybór. Ale też, no wiadomo, że te moje przekonania żywieniowe zawsze prowadzą do tego, że wybieram jak najlepsze
źródła produktów. No i tak wygląda pierwsza, znaczy już druga porcja śniadaniowa. I na deser tutaj fajne deserki. No top 1 te deserki są z musem brzoskwiniowym i mango. Mango, nie brzoskwiniowym, mango. I z chia. Do tego troszkę owoców. Ale to już wiemy na współę. Kawka, bo widzicie, jestem no dosyć zmęczony. Czuję teraz ścięgna i łydki po tym spacerze. Więc zjemy sobie to. Chwilę odpoczniemy. No i będziemy właściwie powoli kończyć. A to jest najlepszy deser, jaki można tutaj zjeść. Tak wyglądał nasz dzisiejszy i wczorajszy wypadzik. Jak zwykle nie zabrakło dobrego jedzenia, aktywności fizycznej i fajnego spędzenia czasu. Dzięki za oglądanie, zapraszam do subskrypcji, łapek w górę, hej!